Cześć, witajcie w 15 odcinku z cyklu Lekcje pływając z Neptunem. Dzisiaj chcemy Wam pokazać ćwiczenia do pełnego stylu motylkowego. Oczywiście na razie przedstawimy naukę podstawowej techniki pływania. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek, w którym pokazaliśmy ćwiczenia prawidłowej pracy nóg do stylu motelkowego, Was zaciekawił i chcecie nauczyć się pływania pełnym stylem. Podczas pływania delfinem jest tak, że na początku przychodzi nam to z trudem, bo ciężko jest skoordynować pracę nóg i ramion, dodać do tego pracę głowy oraz zapanować nad oddechem, gdy szybko się męczymy i brakuje nam powietrza. Lecz pomyślcie sami, że jeśli nauczycie się pływać motylkiem, będziecie w gronie licznych osób, które to potrafią i będziecie mogli znacznie urozmaicić sobie trening. Brzmi zachęcająco? Jeśli tak, zaczynamy. Faza pierwsza, czyli zagarnięcie wody dłońmi. Ramiona ustawiają się na zewnątrz, a dłonie lekko w rotacji wewnętrznej, tak aby mogły zagarnąć jak najwięcej wody. Faza druga to pociągnięcie ramionami pod wodą. Lekko ugięte ramiona przekładamy na szerokości barku w dół, a następnie do tyłu. Ostatnim etapem jest odepchnięcie. Ramiona prostujemy w stawie łokciowym, starając się zrobić to energicznym ruchem. Faza ta kończy się w momencie wyciągnięcia rąk nad wodę i powinna być wykonana energicznie, ponieważ jest głównym napędem w tym stylu. Oraz ułatwi nam to przeniesienie ramion nad wodę i uniesienie głowy. Dla zobrazowania, o co nam dokładnie chodzi z tym odepchnięciem, popatrzcie, jak została wyrzucona piłka. Na pierwszym ujęciu pokazaliśmy delikatne przyłożenie ręki, natomiast na drugim ostatnia faza jest wykonana energicznie. Podczas przenoszenia rąk nad wodą muszą one być wyprostowane. Przekładamy je bokiem i staramy się je włożyć jak najdalej za głową. W momencie rozpoczęcia fazy podwodnej unosimy głowę, nabierając powietrze. Głowa powinna znaleźć się z powrotem w wodzie, zaraz przed rękami. Jeśli udało nam się prawidłowo wykonać pracę ramion na lądzie, możemy przystąpić do kolejnego ćwiczenia już w wodzie. W tym ćwiczeniu ramiona wykonują jedynie część podwodną, a nogi pracują do kraula. To ćwiczenie ma nam pomóc w prawidłowy sposób wykonać pracę pod wodą, więc starajmy się maksymalnie skupić na pracy ramion. Wykonujmy je dokładnie, ale również energicznie. Ramiona wracają pod wodą do pozycji wyjściowej. Po każdej fazie podwodnej do delfina wykonujemy ruch ramion do stylu klasycznego, nabierając przy tym powietrza. Jeśli opanowaliśmy już ćwiczenie i mamy z nim problemów, możemy wykonać wdech w czasie fazy podwodnej w trakcie pracy rąk do delfina. Zasada jest taka, że w momencie rozpoczęcia ruchu rąk unosimy głowę w górę i wykonujemy wdech. Natomiast gdy kończymy fazę podwodną, chowamy głowę z powrotem do wody. W kolejnym ćwiczeniu ramiona pracują w ten sam sposób jak w poprzednim, lecz wykorzystujemy deskę ósemkę. Deskę umieszczamy między nogami. Nogi poza utrzymaniem deski nie wykonują żadnego ruchu. Aby nabrać powietrza, po każdym cyklu wykonujemy ruch rękami do stylu klasycznego. Identycznie jak w ćwiczeniu wcześniejszym,
możemy dodać oddech, unosząc głowę w górę. Mamy za sobą pierwsze ćwiczenia pracy ramion do stylu motylkowego. Teraz próbujemy już przełożyć ramiona nad wodą, tak jak docelowo ma to wyglądać. Pamiętajcie o dokładności wykonywania wszystkich ćwiczeń, ponieważ jest to klucz do ładnego i szybkiego pływania. Deskę trzymamy oburącz. Zaczynamy pracę jednej ręki. Podczas zagarnięcia wody wykonujemy pierwsze kopnięcie nogami oraz odwracamy głowę, wykonując wdech. Następnie, przekładając rękę nad wodą, chowamy głowę. W momencie wkładania dłoni do wody wykonujemy drugie uderzenie nogami. To ćwiczenie możemy wykonywać w trzech różnych wariantach. Wariant pierwszy. W tym wariancie pracuje jedynie prawa ręka, a lewa trzyma deskę. Wariant drugi. Identycznie jak w poprzednim, lecz zmieniamy rękę. Prawa trzyma deskę, natomiast lewa wykonuje ruch. Wariant trzeci. Ramiona wykonują naprzemienną pracę. Raz lewa ręka, a raz prawa. Ręka, która nie wykonuje ruchu, trzyma deskę. To ćwiczenie wykonujemy identycznie jak poprzednie, ale tym razem nie używamy deski. Na przemian wykonujemy ruch lewą ręką, prawą ręką oraz oburącz. Ramię ręki, która nie wykonuje ruchu, jest ułożone obok głowy w pozycji wyprostowanej. W tym ćwiczeniu zarówno lewa, jak i prawa ręka wykonują pracę w tym samym czasie. Ruch pod wodą dzielimy na trzy fazy, tak jak to było w poprzednich ćwiczeniach. Jedyną różnicą jest brak zaakcentowania trzeciej fazy podwodnej. Tutaj jedynie przytrzymujemy przez krótką chwilę ramiona z tyłu po zakończeniu ruchu podwodnego. Zadaniem nóg w tym ćwiczeniu jest trzymanie deski, oprócz tego nie wykonują one żadnego ruchu. Ostatnia część dzisiejszej lekcji to próba przepłynięcia pełnym stylem. Potraficie już prawidłowo pracować nogami i poznaliście pierwsze ćwiczenia pracy ramion, więc spróbujmy to wszystko połączyć w całość. Dla ułatwienia w kolejnych ćwiczeniach możecie użyć płetw, które zdecydowanie ułatwią pływanie stylem motylkowym. Co jest ważne, kolejne ćwiczenie wykonujcie po opanowaniu poprzednich. W innym wypadku będzie to bardzo trudne do wykonania. Nie śpieszcie się, podzielcie sobie cały odcinek na kilka lekcji, przeplatajcie je z innymi stylami. Najważniejszy jest końcowy sukces, który na pewno się pojawi, jeśli uzbroicie się w cierpliwość. Dobra, wystarczy już gadania, zaczynamy. W tym ćwiczeniu dla ułatwienia użyjemy płetw. Jeśli je dobrze wykorzystamy, pływanie delfinem będzie dużo prostsze. Zacznijmy zatem od początku. Po odbiciu od ściany zaczynamy ruch od pracy ramion. Po rozpoczęciu fazy podwodnej unosimy głowę i wykonujemy wdech. Lekko ugięte ręce zagarniają wodę i mocnym, energicznym ruchem wędrują do tyłu. Tak jak pokazaliśmy to na lądzie, końcowa faza ruchu pod wodą musi być wykonana z użyciem większej siły. Następnie przekładamy ramiona bokiem nad wodą, chowając w tym czasie głowę do wody.
W momencie wkładania dłoni do wody wykonujemy drugie, mocniejsze kopnięcie. Po każdym cyklu wykonamy poślizg, aby wykorzystać prędkość, którą osiągnęliśmy. Cały cykl powtarzamy kilkukrotnie i próbujemy przepłynąć całą długość basenu. Za nami kolejny odcinek. Powtarzajcie wszystko, aż do momentu, w którym poczujecie, że pokazane ćwiczenia będą dla Was przyjemnością. Wiemy, że pływanie delfinem zabiera bardzo dużo energii, więc spokojnie możecie podczas zajęć przeplatać je, pływając również pozostałymi trzema stylami. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, pokazaliśmy ćwiczenia nauki pływania wszystkimi czterema stylami na poziomie podstawowym. Już nie możemy się doczekać kolejnych lekcji, w których pokażemy Wam technikę sportową. Ważne, aby przystępując do nich, podstawowa technika nie sprawiała Wam już problemów. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, chętnie na nie odpowiemy. Już dziś zapraszamy na kolejny odcinek, jak zwykle za 2 tygodnie. Zapraszam serdecznie.